Niepokalane serce Maryi. Poznaj 31 rozmyślań według świętego Alfonsa Marii Liguoriego. Zaprasza wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie. Ponadczasowe książki i dzieła duchowości chrześcijańskiej. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj Najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Prokop Kapucyn. Maryja stojąc pod krzyżem, gdy na nim Pan Jezus umierał, stała się Matką naszą. W boleściach Maryi, a szczególnie w niezmiernej boleści, jakiej doznała stojąc pod krzyżem, zaszła tajemnica zawierająca w sobie, jak w źródle, całe nabożeństwo do Matki Przenajświętszej, jako i naszej najmiłościwszej Matki. Tamto bowiem, pod krzyżem Jezusa, i gdy Jezus już miał skonać, już miał ten świat opuścić, już całą sprawę zbawienia skończyć, spełnić, zamknąć, tamto odbyła się ta tajemnica, skutkiem której Matka Boża została naszą Matką, a my i jej dziećmi. Tamto w boleści, która wszystkie inne boleści Matki Bożej dotąd doznane przewyższyła, Maryja nas porodziła Matką naszą prawdziwą w porządku łaski i serca się stała. Pan Jezus odkupił nas i zbawił, pojednał nas z Bogiem i otworzył nam niebo przez to, że będąc człowiekiem był jednocześnie i Bogiem. Dlatego bowiem, że był i Bogiem, zasługi Jego człowieczeństwa były nieograniczonej wartości, przez których wzgląd, sprawiedliwość Ojca Przedwiecznego musiała przebaczyć ludziom. Ale to wszystko, co wycierpiał i co właśnie nieprzebrane zasługi Zbawiciela stanowi, to wszystko wycierpiał jako człowiek i jako Syn Maryi. Wszystko, co wycierpiał, doznał tego na ciele swoim ludzkim, któremu Maryja dostarczyła, które z Maryi było wzięte, które w przeczystym łonie Matki Bożej z jej jestestwa było ukształtowane. Dlatego, co w Panu Jezusie cierpiało, to, co umęczone było, to, co na krzyżu konało, to wszystko było Maryi. I ofiara, jaką za nas uczynił Zbawiciel z ciała swojego Przenajświętszego, z człowieczeństwa swojego, z życia swojego, było to ofiarą Maryi, ofiarą tej cząstki jej samej, którą ona milion razy więcej od siebie kochała, bo kochała Jezusa i jak dziecię swoje, i jak Boga swojego. Dlatego Maryja stoi pod krzyżem, gdy na nim Syn jej najdroższy umiera. Mówi święty Bernard. Jakaż to wówczas w tej niezmiernej Matki Boga boleści spełniała się tajemnica? Stoi ona tam, odpowiada tenże święty doktor, aby podzielając z Jezusem Jego najsroższe cierpienia, w boleściach takich stać się Matką nas wszystkich w porządku łaski. Porodzić nas dla nieba, dla Boga. I ponieważ, mówi znowu święty Bernardyn Seneński, ponieważ Maryja stać się miała Matką wszystkich ludzi, serce jej miało stać się sercem macierzyńskim, dla wszystkich. Więc doznać musiała na sercu te wszystkie razem zebrane boleści,
jakich na ciele doznają wszystkie matki rodzące dzieci co do ciała. Niezmierną też była ta boleść. Starajmy się to zrozumieć. Lecz dlatego z uwagą naszą cofnąć się musimy daleko. W wielkiej sprawie stworzenia człowieka Pan Bóg przypuścił go jakby do współdziałania z Nim samym jako Stwórcą. Stworzywszy pierwszych naszych rodziców, dalsze rozmnażanie się pokolenia ludzkiego zawierzył niejako samym ludziom. Powiedział Pan Bóg: wyrastajcie i rozmnażajcie się. I dlatego rodzicielstwo jest najwyższą godnością człowieka. Rodzice są to najpierwsi, najwyżsi, najszacowniejsi, najświętsi urzędnicy w porządku społecznym przez samego Boga postanowieni, przedstawiający nam najwyraźniej władzę samego Boga i których po Bogu najwyżej czcić i kochać powinniśmy. Gdy grzech pierworodny odarł, ogołocił człowieka z wielu przywilejów i własności, jakie najpierw posiadał, powinien był, jeśli tak wyrazić się można, i z tego najwyższego przywileju, z tej najwyższej godności rodzicielstwa go zrzucić. Nic by dziwnego ani uwłaczającego sprawiedliwości Bożej nie było, gdyby Pan Bóg pomiędzy karami, jakimi dotknął człowieka za bunt przeciw niemu podniesiony, wyzuł go z władzy rodzicielskiej, żeby nie pozwolił mężczyźnie używać najwyższej na ziemi powagi ojcostwa, a niewieście odjął najwyższą na ziemi pociechę być matką, pociechę macierzyństwa. Wstrzymało wszakże nieprzebrane miłosierdzie Boga tak niezmierną, chociażby była słuszną na człowieka karę. Lecz że jednak również nieograniczona sprawiedliwość Boża zadośćuczynienie mieć musiała, więc najwyższego, najdroższego przywileju rodzicielstwa, nie odbierając Pan Bóg człowiekowi zupełnie, przywiązał do niego za przestępstwo Adama główną jakąś ściągnąć musiało karę. Będzie mężczyzna używał powagi ojcostwa, będzie używała niewiasta pociechy macierzyństwa, ale jedno i drugie drogo to opłacą. Powagi ojcostwa nie nabędzie się, nie utrzyma się jej, jak tylko ciągłą i ciężką pracą i trudem około zapewnienia bytu i losu rodziny. Pociechy macierzyństwa nie dostąpi się, jak po najcięższych, jakie człowiek znieść może cierpieniach, po cierpieniach porodu. W pocie oblicza Twojego, powiedział Pan Bóg do pierwszego ojca, będziesz spożywał chleb Twój. I ten, którym rodzinę Twoją masz utrzymywać. A z boleścią ciężką rodzić będziesz, powiedział do pierwszej matki. I odtąd trud, praca, cierpienie, boleść stały się niezbędnym warunkiem do zostania ojcem lub matką, tak w porządku natury, jak w porządku łaski i we wszelkim innym stosunku. Nikt nie dozna pociechy ojcostwa i macierzyństwa. Nikt nic nie wyda, nikt nic nie spłodzi, nikt nic, jakby powiedzieć, nie stworzy bez pracy i boleści. Tak dalece, że od tej pracy i boleści porodu zawisła nasza miłość do rzeczy przez nas wydanej, spłodzonej. Im więcej nas coś kosztowało cierpienia, czy to serca, czy umysłu, czy ciała, tym też to więcej miłujemy. I dlatego z miłością matki do dziecka nic się porównać nie może. Dlatego miłość macierzyństwa
i jest wyrazem najwyższej miłości, bo cierpienie i boleści macierzyńskiego porodu są wyższe od wszystkich innych boleści i są także wyrazem najwyższego cierpienia. Maryja była matką Pana Jezusa i stała się matką naszą. Przy wydaniu na świat Zbawiciela nie cierpiała i cierpieć nie mogła, bo ani Pan Jezus, ani Matka Jego Przenajświętsza nie mogli ulegać prawu bolesnego porodzenia sprowadzonemu na ziemię przez grzech. Stając się Matką Świętego nad Świętymi, sama niepokalana od swego poczęcia, rodząc za sprawą Ducha Świętego niepokalanego baranka, od boleści porodu wolną była. Ale stając się Matką naszą, Matką nas grzeszników i takich i tylu, mając nas zrodzić w sercu swoim i tam nas umieścić jako swoje własne dzieci, jakież na tym sercu boleści ponieść musiała. I gdy, jak dopiero mówiliśmy, każde macierzyństwo okupuje się wielkim cierpieniem, jakież musiało być cierpienie serca, które dla nas wszystkich, dla całego pokolenia ludzkiego, sercem macierzyńskim, sercem matki stać się miało. Gdy Maryja miała wszystkich ludzi stać się według serca matką, gdy ten ogromny poród miało odbyć jej serce, więc musiało to nastąpić wówczas, kiedy cierpienie tego serca do najwyższego, jakie dla niego być mogło, doszło cierpienia. Wówczas też w istocie i nastąpiło. A tego nas uczy nie pobożne jakieś mniemanie, nie poważne jakieś podanie, nie świadectwo jakieś ludzkie, ale uczy nas tego, ogłasza nam to, wypowiada nam Pan Jezus, już mający skonać za chwilę, już po wyrzeczeniu tych słów. Spełniło się wszystko, mający oddać ducha swego Bogu. Zawieszony na sromotnym rusztowaniu krzyża, Pan nasz najdroższy, opuszczony od uczniów, zmordowany przez zajadłe żydostwo, lżony i naśmiewany przez nikczemne żołdactwo krzyż otaczające, w najsroższych boleściach zaczyna długie swoje konanie. Tuż obok krzyża, na którym rozpięte Jego dziecię, stoi Maryja. Tyle tylko od nóg Zbawiciela odstąpiwszy, ile potrzeba było, aby na Niego patrzeć mogła. Wzrok swój macierzyński zatapia w Syna swojego najdroższego. Widzi tę głowę skutą od mózgu cierniami, twarz już mieniącą się, zlaną krwią spod cierniowej korony, sączącą się i ze śmiertelnym mieszającą się potem. Patrzy na to ciało poszarpane biczowaniem i na rany rąk i nóg, coraz boleśniej ciężarem całego ciała rozrywające się, a kropla po kropli krew jej dziecięcia sączące. Słyszy oddech jego coraz ciężej z pracujących piersi wydobywający się. Dopatruje dreszcze konania już po całym ciele Jezusa przebiegające. Widzi oczy śmiertelną, powlekające się powłoką. Widzi usta z trudnością składające się, aby jeszcze coś wymówić. Jej miłość macierzyńska przenosi ją na krzyż Jezusa. Wszystko, co jej Syn w tej chwili cierpi, wszystko to ona siłą tej niezmiernej miłości ku Niemu sama cierpi na wszystkich częściach swego ciała. Wszystko potęgą tej niezmiernej miłości skupia się na jej sercu. Boleści jej dochodzą do najwyższego stopnia, w jakim tylko serce ludzkie boleści doznać może, bo serce to pracuje w bólach wielkiego porodu, bo serce to stanie się nową matką
już nie Jezusa matką, już nie Syna Bożego rodzicielką, ale serce to stanie się matką nas wszystkich, stanie się rodzicielką naszą w porządku łaski. Maryja w tej chwili dostanie serce macierzyńskie dla nas wszystkich. Jezus Zbawiciel, Jezus Bóg, słowem swoim stwórczym stworzy w niej serce matki dla nas wszystkich. Takie serce, jakby nas wszystkich w przeczystych wnętrznościach swoich była nosiła. Serce więc Maryi pęka od boleści, rozrywa się, jak wnętrzności rodzącej matki, bo serce to nas sobie za dzieci porodzi. I wtedy, wskazując Jezus na Jana obok Matki Bożej stojącego, a przedstawiającego cały przyszły Kościół, przedstawiającego nas wszystkich, wszystkich wiernych, wtedy Jezus, wskazując na Jana, wyrzekł do Maryi: Niewiasto, oto syn Twój. Wyrzekł, a wyrzekł jak Bóg, jak Pan, jak Stwórca. Wyrzekł, jak kiedyś wyrzekł: Stań się światło. I światło się stało. Wyrzekł, jak niedawno był wyrzekł: Oto jest ciało moje. I stało się z chleba ciało Jego. Wyrzekł: Niewiasto, oto syn Twój. I w tejże chwili serce Maryi stało się sercem matki najprawdziwszej dla Jana i dla wszystkich do Jana podobnych, wiernych i ukochanych uczniów Jezusowych, wiernych i przywiązanych do Kościoła dzieci. Tak serce każdej matki, gdy ona w chwili największych bólów porodu pracując, już na świat wyda dziecię, które ma być odtąd jej najwyższą miłością. I gdy ujrzy płód swoich strasznych cierpień, a Pan Bóg w głębi jej duszy powie to słowo: Niewiasto, oto dziecię Twoje. Tak serce każdej matki, a dopiero po tych słowach z serca, które przed chwilą było tylko sercem kobiety, zamienia się na serce macierzyńskie, serce jakby nowe, serce z żadnym innym nie mogące się porównać, serce pełne miłości, wszelką inną miłość przechodzącej. I takim stało się dla nas wszystkich od owej chwili serce Matki Bożej. O boleści Maryi, boleści niezmierne, boleści niepojęte, niezrównane, lecz stokroć błogosławione. Jakżeście wy nam wybolały macierzyństwo i jakiejże matki serce. Nam na serce i dla nas macierzyńskie przemieniłyście. Niewiasto, oto syn Twój. Oto odtąd dzieci Twoje, o słowa Zbawcy i Boga naszego, słowa Jezusa już umierającego. O, jakiż Wy nam dar uczyniłyście, jakiż zapis pośmiertny zostawiacie. Maryjo, oto dzieci Twoje. O, słowa Boga naszego, słowa twórcze, bo Boże, jakież błogosławione stworzenie Wy nam w tejże chwili stwarzacie. Odtąd Maryja matką naszą, odtąd Maryja w sercu swoim nas wszystkich nosić będzie, jak każda matka nosi tam dziecię swoje, chociaż je na świat wyda.
Odtąd między Bogiem Ojcem Przedwiecznym, a między nami, Jego dziećmi niewdzięcznymi, wiecznie stać będzie Maryja. A stać jako Matka już nasza. A więc na to, aby się za nami wstawiać, aby nas Bogu polecać, aby nas do Boga prowadzić, aby bądź co bądź, Boga dla nas ubłagiwać. I jak każda matka w każdej rodzinie jest tej rodziny sercem, związkiem, pociechą i w najtrudniejszych momentach przed chociażby najsłuszniejszym ogniem Ojca zasłoną, tak aby w wielkiej rodzinie dzieci Bożych, Kościoła całego, być nas wszystkich pocieszycielką, obrończynią, opiekunką, ucieczką, słowem Matką. Królowo męczenników, módl się za nami. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Maryja w Litanii Loretańskiej Wielbiona. Pełną wersję audiobooka lub wersję książkową nabędziesz na stronie na jej głowie.pl.